Cześć wszystkim, ja nazywam się Marek Zywert i jestem, że tak powiem, współtwórcą tego zamieszania, czyli współtwórcą serwisów AnieMani.pl i darowizn od zakupów w internecie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jakie są najważniejsze pierwsze kroki, jak je zrobić, no i pokazać po prostu, z czym to się tak na dobrą sprawę je. Przede wszystkim, jeśli chodzi o darowizny od zakupów w internecie, kluczem do sukcesu, czyli kluczem do takich regularnych wpływów na konto waszej organizacji jest liczba wspierających. Każda z osób, które kupuje w internecie, średnio wydaje 3,5 tysiąca złotych rocznie na zakupy. To jest oczywiście średnia, tak? Biorąc pod uwagę wszystkich Polaków kupujących w internecie. Także możecie sobie po prostu wprost przeliczyć, że każda taka osoba, która dołączy i będzie was wspierać podczas tych zakupów online, to jest od 40 do 90 nawet złotych, w zależności od tego, jak aktywnie kupuje rocznie, tak? Czyli jeśli macie 10, 100, nie wiem, 1000 takich osób, to możecie sobie tą liczbę przemnożyć. Co ja jeszcze powiem, że widzimy organizacje, które mają niewielu wspierających, ale są to osoby, które no chyba wszystko, co się da, tylko kupują w internecie i dodatkowo robią na przykład też zakupy firmowe. I wspierają właśnie daną organizację przy okazji też zakupów firmowych, które raz, że są, pojawiają się częściej, a dwa, że są przeważnie większej wartości. Także liczba wspierających, ja Wam też pokażę za chwilę, gdzie tą liczbę wspierających możecie sprawdzać. Kolejna rzecz, bo często możecie się zastanawiać, co ja mam wysłać tym moim darczyńcom, co ja mam im powiedzieć, do tego przejdziemy później. Ale jeśli cokolwiek macie im wysyłać, to niech to będzie link do waszego profilu na FaniMani. Dlaczego? Dlatego, że to jest strona, te profile organizacji to są strony, nad którymi my cały czas pracujemy, analizujemy, jak wygląda tam ruch i tak na dobrą sprawę one są przygotowane do tego, żeby w żołnierskich słowach przedstawić, o co chodzi z FaniMani i zachęcić do akcji. Do akcji, którą jest po prostu. Na komputerze jest to, dodaj rozszerzenie, na telefonie jest to, zainstaluj aplikację mobilną. Jak wejdziecie sobie na profil waszej organizacji na telefonie, to zobaczycie, że automatycznie będzie ta druga zakładka uruchomiona, a nie ta pierwsza na komputerze. Także jeśli zastanawiacie się, jakiego linka używać, czy jakiej informacji używać, to po prostu wysyłajcie linka do waszego profilu na FaniMani. To ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, że jeśli ktoś z tej strony, z waszego profilu zainstaluje rozszerzenie do przeglądarki internetowej, to automatycznie ma waszą organizację wybraną do wspierania. I to jest bardzo ważne, bo tak na dobrą sprawę odciążacie te osoby z jednego dodatkowego kroku, który musieliby zrobić. Dzięki temu również nie musicie im tłumaczyć, że mają wejść na FaniMani, wybrać organizację i tak dalej. Jak gdyby wszystko dzieje się w tym jednym kroku, czyli oni klikają, dodaj rozszerzenie, w tym momencie jest ustawiana automatycznie organizacja do wspierania i dalej w momencie, gdy zainstalują rozszerzenie, od razu zobaczą logotyp waszej organizacji w rozszerzeniu i będą mieli wybraną właśnie waszą organizację do wspierania. Także to na wstępie takie dwie najważniejsze informacje. I teraz przejdźmy do tej całej metody, która opiera się o sześć punktów, z czego te pierwsze trzy robimy, można powiedzieć, raz, można sobie do nich później wrócić, a kolejne trzy, ten czwarty, piąty, szósty punkt, warto po prostu powtarzać. I o tym powiem, z jaką częstotliwością i jak warto to robić. Jeszcze zanim do tego przejdę, do szczegółów, to metoda. Zastanawiałem się nad tym i tak pewnie jak sobie popatrzycie, to można ją zastosować również w innych obszarach działania waszych organizacji, czyli nie wiem, korzystaniu z biurek online czy czegokolwiek innego. Tak na dobrą sprawę ta metoda zawsze się sprawdza. Dla mnie osobiście czymś, o czym staram się pamiętać, jak stoi przede mną coś nowego, jakieś nowe wyzwanie, to ten pierwszy krok, bo zawsze z nim jest najtrudniej, ale potem jak się go zrobi, to już się okazuje, że to nie jest takie trudne i leci z górki, że tak powiem. Okej.
Teraz przejdźmy do tego, jak wyglądają te poszczególne kroki w kontekście właśnie Fani Mani i darowizn od zakupów w internecie. Pierwsza część to zrozum. O co chodzi ze zrozumieniem? Po prostu ze zrozumieniem mechanizmu, jak to działa. Pierwsza rzecz, jak to działa i skąd biorą się te darowizny? I tutaj od razu pytania, które się najczęściej pojawiają, to od razu Wam powiem. To czy trzeba za każdym razem kliknąć aktywuj darowiznę, czy nie można zainstalować tej przypominajki i zapomnieć? Niestety tak, trzeba za każdym razem kliknąć aktywuj darowiznę. Czy to będzie w przypominajce, czy to będzie w aplikacji mobilnej, za każdym razem trzeba niestety kliknąć aktywuj darowiznę. A druga rzecz taka związana z tym, że to chyba z psychologii po prostu wynika, że jak coś jest za darmo, to nie widzimy tego wartości. I często pojawiają się takie pytania albo wątpliwości u osób, które chcą Was wspierać, ale to niemożliwe, że to jest bezpłatne. Gdzie jest haczyk? Tu jest jakieś pewnie oszustwo albo cokolwiek innego. Nie, po prostu te darowizny biorą się z naszej współpracy z partnerami i to wygląda tak, że partnerzy dzielą się zyskiem. Osoba, która chce Was wspierać, dostaje produkt w tej samej cenie. Partner ma sprzedaż, zysk ma ciutkę mniejszy, bo podzielił się tym zyskiem i wy otrzymujecie darowiznę, czyli wy dostajecie darowiznę. I jeszcze z tej współpracy jesteśmy w stanie pokryć koszty funkcjonowania całego serwisu, rozwoju przypominajki i tak dalej. Tak, czyli tak na dobrą sprawę tutaj jest, wszyscy są w tym mechanizmie wygrani i to jest po prostu w tym wszystkim najlepsze. Tak bym powiedział. Druga kolejna rzecz, jakich efektów i kiedy się spodziewać? Zakupy w internecie mają swoją specyfikę. Ta specyfika z tych zakupów w internecie to chociażby to, że zwroty ustawowo minimum 14 dni, ale jak wiemy, niektórzy partnerzy, zwłaszcza w branży modowej, dają nawet 100 dni na zwroty. Jak gdyby z tego może wynikać to, że darowizna nie trafi do Was od razu, tak? To jest jak gdyby ta specyfika zakupów w internecie oraz specyfika całego procesu. Powoduje, że o Fani Mani i o darowiznach od zakupów w internecie powinniście myśleć w sposób jak zbudowanie takiego stałego źródła przychodu, który będzie jak kula śnieżna, tak? Czyli dzisiaj, za miesiąc, za 3 miesiące możecie zobaczyć, że nie wiem, są to jakieś niewielkie kwoty, ale jeśli rośnie Wam cały czas liczba wspierających, to się z czasem napędza, dlatego że te osoby, które dołączają, na początku oczywiście tak jak każdy z nas, tak? Próbują raz, próbują drugi, patrzą, czy to w ogóle działa, zaglądają na to swoje konto, a potem jak już się przekonają, jak zrobią ten pierwszy krok, zrobią tą pierwszą darowiznę, to później to wchodzi w krew. Ale to na to trzeba niestety poczekać. Z tej specyfiki zakupów w internecie oraz zasad rozliczeń z partnerami wynika też to, że od momentu zrobienia zakupu do momentu, kiedy darowizna trafi na konto waszej organizacji, może minąć kilka miesięcy, pół roku, czasami nawet ciutkę więcej. A jeśli to jest booking, to tam jest w ogóle taka specyfika, że ja dzisiaj mogę zarezerwować hotel na wakacje, nie wiem, na lipiec przyszłego roku, a Booking tą darowiznę potwierdzi dopiero w sierpniu przyszłego roku, dopiero jak ja wyjadę z tego hotelu i będą mieli pewność, że wszystko zostało opłacone. Także to wy oraz użytkownik zobaczycie tą darowiznę już, nie wiem, pojutrze, tak? Jutro czy pojutrze, ale de facto ona będzie mogła być wypłacona dopiero, gdy pojawią się po prostu pieniądze. Czyli dopiero, gdy ja zrealizuję te moje wakacje, zapłacę. I faktycznie Booking będzie mógł to potwierdzić i rozliczyć. Także to jest taka specyfika tych zakupów. I tak na dobrą sprawę, nie ma się co tutaj oszukiwać. To nie jest metoda, która pozwoli Wam zebrać 2 miliony w 2 tygodnie. Tak to nie działa. To jest raczej metoda stałego wsparcia Waszej organizacji, taki dodatkowy zastrzyk środków. Ale też jednocześnie taki element, który przypomina cały czas o waszej organizacji, bo każdy, kto ma rozszerzenie zainstalowane, w momencie, gdy wchodzi robić zakupy w internecie, pojawia mu się przypominajka, pojawia mu się logo waszej organizacji, czyli to taki dodatkowy efekt
efekt rozszerzenia. Jakie są różnice? Bo warto mieć tego świadomość. Ja te pytania, które tutaj użyłem, one są na podstawie tego, co do nas trafia od użytkowników. Więc jakie są różnice? Rozszerzenie i aplikacja mobilna działają na dwa różne sposoby. Nie ma możliwości technicznych, aby na telefonach, czy to z Androidem, czy to na iPhone'ach, zrobić coś takiego jak rozszerzenie do przeglądarek przypominajka, które automatycznie będzie reagować, jeśli ktoś wejdzie do partnera. Nie ma takich możliwości technicznych. Dlatego aplikacja mobilna jest po prostu aplikacją mobilną, do której trzeba po prostu wejść, wybrać sklep i przejść na zakupy, a rozszerzenie przypominajka działa inaczej, działa można powiedzieć, że automatycznie, czyli jeśli ktoś wyszukuje produktu w wyszukiwarce Google albo wchodzi na stronę partnera, to automatycznie ona się aktywuje i pojawia się informacja, że w danym sklepie możesz podarować, nie wiem, na przykład 5% wartości Twoich zakupów i klikasz aktywuj darowiznę i uruchamiasz cały proces. Kolejna rzecz, jakie są ograniczenia? Technologia i szeroko rozumiany adblock. My korzystamy z zaawansowanej technologii, mimo tego, że to wygląda bardzo prosto i to de facto jest jedno kliknięcie summa summarum, ale technologia, która za tym stoi, jest zaawansowana, bo ta technologia de facto musi spinać system Fanimani ze wszystkimi partnerami. I działa to w ten sposób, gdy ktoś kliknie magiczne aktywuj darowiznę w przypominajce czy w aplikacji mobilnej, wtedy jest przekierowany do naszego systemu, gdzie my zapisujemy to kliknięcie oraz ktoś przechodzi do partnera razem z takim naszym identyfikatorem, z takim identyfikatorem, który pozwala nam później zidentyfikować darowiznę od danego zakupu i przypisać ją do waszej organizacji i do odpowiedniego użytkownika. Bez tych identyfikatorów, tak na dobrą sprawę, jest niemożliwe, żebyśmy byli w stanie zidentyfikować cokolwiek. Tak na dobrą sprawę, bez tych identyfikatorów ta informacja do nas nie wróci i po prostu darowizny nie będzie. Czyli jeśli ktoś, nie wiem, nie kliknie aktywuj darowiznę, a zrobi zakupy, to, no, to przykro nam bardzo, nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Druga rzecz, że niestety tego rodzaju wymiana informacji pomiędzy różnymi stronami jest blokowana przez rozwiązania typu adblock. I warto mieć tego świadomość. Można temu zaradzić. Można temu zaradzić, dodać sobie białą listę Fanimani do takiego adblocka, czy to uBlock, uBlock Origin, czy jakieś tam inne. I można temu zaradzić. W momencie, gdy ta lista zostanie dodana, to tak na dobrą sprawę nasze adresy oraz adresy naszych partnerów po prostu nie będą blokowane i ta komunikacja będzie przebiegała bez problemu. To jest ważne, żeby mieć świadomość taką technologiczną, bo może się zdarzyć, że ktoś do Was przyjdzie z informacją, że mu się darowizna nie naliczyła i może to wynikać właśnie z takich aspektów technologicznych. W sumie prędzej trafi do nas, ale być może ktoś Was też zapyta, że nie wiem, zrobił zakupy, a tego nie widzi i czy Wy możecie mu pomóc. Zawsze możecie przekierować taką osobę do nas, czy to na pomoc@fanimani.pl, czy to żeby wysłała nam wiadomość, ale też no, warto o tym wiedzieć, gdyby ktoś Was na przykład zapyta. W międzyczasie widzę jakieś pytania. Nasi darczyńcy zniechęcają się, bo od marca nie wpłynęła żadna darowizna. Jedna została anulowana, choć transakcja doszła do skutku. Niestety minął czas reklamacji. To jest pytanie Marlena, co znaczy, że od marca nie wpłynęła żadna darowizna? Podejrzewam, że chodzi o to, że transakcja czy zakup został zrobiony w marcu, a jeszcze darowizna nie wpłynęła na konto organizacji. I tutaj może mieć wpływ również kwota zebrana, czyli my wypłacamy darowizny po zakończeniu każdego kwartału wszystkim organizacjom, które mają minimum 100 zł w darowiznach gotowych od wypłaty. I teraz może ja po prostu odpowiadając na to pytanie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pokażę Wam tutaj panel organizacji.
Co to znaczy 100 zł w darowiznach gotowych do wypłaty? Tak, de facto to jest właśnie ta informacja, gotowe do wypłaty na koniec poprzedniego kwartału, czyli to jest poprzedniego kwartału, czyli poprzedni kwartał nam się kończył 30 czerwca, a ten kwartał, trzeci kwartał roku kończy nam się w sumie dzisiaj. I kwota następnej wypłaty na dzień dzisiejszy, czyli to jest jak gdyby suma. To jest tak na dobrą sprawę kwota ta plus te darowizny, które zostały gotowe, które są gotowe do wypłaty, czy stały się gotowe do wypłaty w międzyczasie. Gotowe do wypłaty, wejdźmy sobie tutaj i historia darowizn. Mamy tutaj jakieś oczekujące. Wejdźmy sobie na jakąś tam stronę i tu widzimy gotowe do wypłaty. Gotowe do wypłaty de facto oznacza, że darowizna została już opłacona przez partnera i po prostu my w Fundacji Fannie Mae mamy pieniądze, żeby to wypłacić, tak? No, nie stać nas na to, żeby to finansować wcześniej, dlatego jakby czekamy tutaj, aż partner opłaci daną transakcję. Jeśli jest taka sytuacja, że darowizna została anulowana, a transakcja doszła do skutku, a minął okres reklamacji, bo ten okres reklamacji wynosi tam do 21 dni od daty reklamacji, od daty transakcji, ale można do nas wysłać również wiadomość, tak? Czyli jeśli jest taka sytuacja, to ktoś może do nas napisać, bo my mamy możliwości, żeby indywidualnie podejść z daną transakcją do partnera, żeby odezwać się po prostu do danego sklepu i wyjaśnić sytuację, no bo przy 200 czy 300 tysiącach transakcji miesięcznie, to jest to po prostu tak duża ilość, że takie sytuacje mogą się po prostu zdarzyć, tak? Tak jak mówiłem, ta technologia, no może się zdarzyć, że po prostu gdzieś, nie wiem, zabrakło jakiejś informacji, jakiegoś identyfikatora, albo coś się stało po stronie partnera i może się taka sytuacja zdarzyć. Dlatego możecie też, jeśli zdarzy Wam się coś takiego, jeśli jakiś wspierający z wami do Was trafi z taką sytuacją, to możecie jak najbardziej tutaj skierować ich po prostu do nas na info@fannymoney.pl. Sandra napisała: mam często też tak z darowiznami od siebie, nie pozostaje nic innego jak pilnować, czy nie mam włączonego adblock i terminów, co zabiera w sumie radochę. Zdaję sobie sprawę, że to może zabierać radochę. My staramy się na tyle, na ile to jest możliwe, tą technologię gdzieś tam udoskonalać, żeby tej radochy było, tak jak Sandra napisałaś, no na tyle, na ile to możliwe, udoskonalamy system, również w kwestii tego terminów wypłat, żeby te środki od partnerów jak najszybciej przychodziły i żebyśmy jak najszybciej mogli je wypłacać. Sandra napisała, że macie prawie 300 zł sporo anulowanych mimo dotrzymania terminów. Tu mam też prośbę do ciebie o sprawdzenie, czy tutaj nie ma dużo transakcji z Bookingu. Dlatego, że to Booking to jest taka specyfika i my też to widzimy, że dużo osób, na przykład jadąc w określone miejsce, robi na przykład 3 rezerwacje, bo może je bezpłatnie anulować, nawet dzień przed przyjazdem. I często jest tak, że w Bookingu jest dużo anulowanych transakcji, a często te kwoty są bardzo konkretne, jeśli chodzi o Booking. Taka rekordowa darowizna, jedna darowizna, pojedyncza darowizna w Bookingu wynosiła chyba, nie wiem, 2,5 tysiąca czy 2 tysiące złotych, bo ktoś tam zarezerwował pół hotelu w Paryżu na jakąś konferencję. Więc takie rzeczy się dzieją, ale Booking ma też swoją specyfikę, tak? O tym bookingu będę jeszcze mówił, bo to jest troszeczkę inny temat. Nie wpłynęło jeszcze nic na konto, darczyńca się niecierpliwi. To jest taka jedna rzecz. Ja sobie to zapiszę, bo być może my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. W sensie takim uświadomienia darczyńcom, to pytanie do Was, co o tym myślicie? Uświadomienia darczyńcom, jak wygląda ten proces, czyli tak jak ja Wam mówię teraz, że ktoś zrobi transakcję, ale to musi zostać opłacone, czekamy na zakończenie kwartału i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lećmy dalej. Technologia ograniczenia, o tym powiedziałem. Ok, czyli
Pierwszy punkt to jest to, żeby mieć świadomość, jaka jest specyfika tej formy wspierania waszej organizacji. Druga rzecz, no ciężko jest do kogoś do czegoś przekonać, jeśli sami nie do końca wiemy, jak to działa. Dlatego ja was zachęcam do tego, żebyście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście, tak? Jeśli jeszcze żadnych zakupów z darowizną nie zrobiliście, to możecie sobie to przetestować właśnie na Bookingu. Wybierzcie sobie jakiś hotel w najpiękniejszym miejscu na świecie. Sprawdźcie, czy możecie bezpłatnie anulować, zanim zrobicie rezerwację. I możecie zrobić taką rezerwację na booking.com, nie wiem, na jakieś wakacje w przyszłym roku, jakieś może wymarzone wakacje, a może macie coś realnego, co chcielibyście już zarezerwować. Zarezerwujcie sobie hotel chociażby na jedną noc przez booking.com i sprawdźcie sobie w ten sposób, jak wygląda ten proces. Czyli wchodzicie na booking.com, aktywujecie darowiznę i dalej szukacie sobie tego hotelu. Tutaj zrobię kontynuuj anonimowo. Szukacie sobie hotelu, robicie sobie rezerwację i dalej na następny dzień, czy w ciągu maksymalnie 3 dni zobaczycie darowiznę na waszym koncie. Czyli będziecie mieć cały proces pokazany od początku do końca, jak to działa. Czyli sprawdźcie na własnej skórze, jak to funkcjonuje i jak z tego korzystać. Możecie sobie wyszukać na przykład hotel, nie wiem, Kraków na przykład. Hotel Kraków. No i tutaj widzimy, tak? Też się pojawia przypominajka i widać, jak ona po prostu działa. No mamy tutaj Booking jako pierwszy, tak? Też możemy wejść właśnie w ten sposób. Ja już aktywowałem darowiznę, więc drugi raz tego nie, w tej chwili nie muszę robić. Zachęcam do tego, żeby po prostu sprawdzić na własnej skórze, potem zajrzeć właśnie na swoje konto użytkownika. To nie tutaj, ale mam to, o, tutaj. O, na moje konto użytkownika. A, jestem zalogowany na takim koncie technicznym, więc tutaj będzie, o, dobra, mnóstwo różnych organizacji. Ok, ale jestem, tak, i mam informacje o darowiznach i po prostu możecie sobie sprawdzić, jakie macie te ostatnie darowizny. Możecie zobaczyć po prostu, gdzie ta darowizna jest, czy ona jest, jak wygląda tam jej status, w jakim czasie na przykład się pojawiła na koncie. Czyli mamy zrozum, mamy sprawdź, zrób pierwszy krok, a w zasadzie dwa kroki. Przygotuj profil waszej organizacji i ustawienie, zaraz wam to pokażę, a drugi krok to zaproś 10 osób, aby sprawdziło tak jak ty. Ten drugi krok jest o tyle istotny, że łatwiej jest na samym początku mówić nie do wszystkich, czyli nie wiem, nie wrzucać posta od razu o tym, że można was wspierać na Fanimani, ale zacząć od, nie wiem, 10 osób, tak? Wysłać na Messengerze, nie wiem, na WhatsAppie czy mailem informacje: słuchajcie, dołączyliśmy do czegoś takiego, jesteś jedną z 10 osób, które zapraszam do tego, aby wspierać nas przy okazji zakupów. Wejdź tutaj na nasz profil, zobacz, jak to działa, daj znać, co myślisz. Czyli żeby podejść do tych pierwszych 10 osób bardziej indywidualnie. I druga rzecz, żeby na przykład po tygodniu zapytać, czy coś zrobili, tak? Czyli żeby zweryfikować, czy nie wiem, dołączyli, nie dołączyli, jakie mają pytania, czy nie mają pytań, czy może już, czy może już zrobili zakupy z darowizną. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli profil organizacji. No, cofnę się tutaj do tego. W momencie, gdy założyliście profil organizacji na Fanimani, to de facto trafiacie na tą stronę. Tutaj przy pierwszym wejściu pojawia się dodatkowo taki komunikat właśnie na temat tego, aby jeśli cokolwiek udostępniacie, to udostępniajcie po prostu profil organizacji na Fanimani.
Chciałbym powiedzieć o ustawieniach profilu, tak? Czyli tych najważniejszych informacji. Tak na dobrą sprawę najważniejsze to jest dodanie logotypu, bo logotyp będzie się pojawiał również w przypominajce, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ten logotyp będzie później używany do generowania spersonalizowanych materiałów, czyli różnego rodzaju grafik, które możecie później pobrać. Możecie również ustawić sobie krótki adres profilu, tak? Jeśli na przykład na początku, zakładając konto, ustawiliście sobie ten profil, tą nazwę, albo ta nazwa wam powstała automatycznie z nazwy organizacji, możecie sobie ją skrócić, nie wiem, czy do na przykład 3 literek, czy tam 4 literek, do czego chcecie. W momencie, gdy zrobicie takie skrócenie, czyli nie, nawet jeśli, nie wiem, macie już profil od pół roku i korzystacie z Fanimani, możecie sobie śmiało jak gdyby zrobić tą zmianę, bo jeśli ktoś trafi na stary adres, to automatycznie zostanie przekierowany na nowy. A też czasami łatwiej, jeśli na przykład ktoś raz, że zapamiętać, jak będziecie chcieli komuś wysłać wiadomość, to będziecie wiedzieli, że to jest fanimani.pl łamane przez, nie wiem, Fanimani, tak? A nie Fundacja Fanimani, albo jeśli wasza nazwa jest, tutaj jest na przykład Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, no to wyobrażam sobie, że wasz link do profilu na Fanimani może być trochę skomplikowany, jeśli biorąc go z nazwy, a możecie sobie go zmienić na przykład na fanimani.pl łamane przez, nie wiem, Huntington, tak? Czy jakąkolwiek inną nazwę, którą być może na przykład już używacie na Facebooku. Dalej, no to jest ważne, żeby publiczny profil organizacji był włączony, tak? Bo jeśli to wyłączycie, to automatycznie tą stronę zablokujecie. Tu są podstawowe dane, podstawowe informacje. I tutaj jest logo i opis. Tutaj możecie dodać logotyp, zmienić logotyp, możecie zmienić opis. Tak na dobrą sprawę z naszych analiz wynika to, że na te profile organizacji wchodzą osoby, które znają organizację. Więc im rzadko kiedy jest potrzebna informacja, czym wy się zajmujecie, bo oni to po prostu już wiedzą i nie ma potrzeby im wyjaśniać, kim wy jesteście, co robicie. Jeśli ktoś bardzo będzie chciał, to może sobie kliknąć, dowiedzieć się więcej i sobie gdzieś tutaj poczyta. Ale kluczowe, jeśli macie mało czasu, to zadbałbym o logotyp i zadbałbym o adres profilu, aby on był dobrze przygotowany. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której powiedziałem, zaproś 10 znajomych, to możecie sobie tutaj wejść do listy wspierających i na przykład po tygodniu zobaczyć, kto się zarejestrował, tak? Kto się zarejestrował, kiedy się zarejestrował. Czyli jeśli wysłaliście informację na przykład tydzień temu, no to widzę, że w międzyczasie zarejestrowała się tutaj jako wspierający Agnieszka. Jeśli wiecie, że jedną z 10 osób, do których wysłaliście informację, to jest Agnieszka, albo macie dwie Agnieszki, możecie zgadywać, możecie po prostu zapytać. Ale widzicie już jak gdyby efekt tego pierwszego kroku, tego właśnie zaproszenia 10 osób do wspierania waszej organizacji. Do panelu organizacji i materiałów przejdziemy jeszcze za chwilę. Spojrzę jeszcze na pytania. Fajny byłby, Paulina napisała, fajny byłby taki skrótowy post odpowiadający na wszystkie potencjalne pytania darczyńców, żeby oni mogli też to wszystko zrozumieć. Mam tutaj drugi monitor, a nie mogłem przeczytać wszystkiego. Okej. Tak, ja myślę, że to jest jak gdyby kolejna rzecz, którą ja sobie po prostu skopiuję i zapiszę do zrobienia. Także myślę, że możesz się, Paulina, spodziewać, że niedługo w materiałach promocyjnych pojawi się taka informacja. Chociaż wiem, że już plan taki jest i zresztą ten jeden z tych materiałów wam pokażę, on jest w materiałach październikowych. Dobra, wracając do metody. Mamy te pierwsze trzy kroki zrobione i to są pierwsze trzy kroki, które robicie raz i tak na dobrą sprawę później możecie sobie za jakiś czas do tego wrócić, ale co do zasady to robicie raz.
I lecimy dalej, czyli promuj, analizuj i potwierdź. Promuj. Tak na dobrą sprawę, ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na promowanie w perspektywie, którą nasze mózgi są w stanie objąć w miarę precyzyjnie, tak? Czyli jeśli planujemy na rok, to nie planujemy bardzo dokładnie, że we wrześniu za rok o godzinie 12:35 będę prowadził webinar i mówił o tym i o tym, ale na przykład mogę tak samo zaplanować za 2 tygodnie, tak? Że za 2 tygodnie będę prowadził taki webinar. Zachęcam do tego, żeby po prostu na ten pierwszy etap, czy podzielić sobie w ogóle takie działania na takie 4-tygodniowe, czyli zaplanować 4 najbliższe tygodnie. I to są oczywiście pierwsze w ramach gdyby tych pierwszych kroków do zrobienia. I na fanimani.pl łamane przez materiały znajdziecie, myślę, że wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby z takimi informacjami trafić do waszych wspierających. I tutaj w sekcji promuj mówimy już o szerokiej promocji, tak? Czyli nie te 10 osób, tylko do wszystkich waszych wspierających, do których chcecie dotrzeć i możecie na różne sposoby dotrzeć. Ja tu wymieniłem takie 4 rzeczy. Strona internetowa, film, jak to działa, 3 posty oraz e-mail. I może przejdźmy do punktu pierwszego, czyli strona internetowa. Dlaczego informacja o tej możliwości wspierania waszej organizacji powinna się pojawić na stronie internetowej? Z jednego prostego powodu, że wspierający często szukają potwierdzenia informacji, które dotrą do nich w inny sposób, typu na przykład poprzez posta na Facebooku, tak? Czyli czasami albo od znajomego, tak? Czyli znajomy im powie: słuchaj, możesz wspierać tą organizację robiąc zakupy w internecie, a potem ktoś wchodzi na waszą stronę i na przykład nigdzie nie znajduje informacji, że to jest jedna z opcji wspierania waszej organizacji. Także tutaj możecie znaleźć sobie informacje na stronę internetową. Tu jest taka kategoria na stronę internetową. I tutaj, tak na dobrą sprawę, możecie tutaj dowoli z tego korzystać. Jedna rzecz, co jest, tu jest taki gotowy tekst. Gotowy tekst, który możecie skopiować, wkleić na stronę jako aktualność, czy jako na przykład jedna z opcji wspierania waszej organizacji, czyli tam, gdzie macie, nie wiem, wpłać darowiznę, przekaż 1% podatku, zostań wolontariuszem, dodać opcję, pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów. Na przykład tak możecie to nazwać. I tutaj macie gotowy tekst w formacie tekstowym albo w formacie HTML. Możecie go sobie po prostu pobrać. I tu jest wersja tekstowa, tu jest wersja HTML. Możecie sobie to po prostu pobrać, wkleić do kodu źródłowego strony. I w momencie, gdy to wkleicie, to będzie to ładnie od razu sformatowane, gotowe tak na dobrą sprawę do opublikowania. Kolejny sposób to banery na stronie. My tu zamieściliśmy różne rzeczy, jeśli chodzi o stronę internetową, ze względu na to, że każda organizacja troszeczkę inaczej tą stronę konstruuje. Jedni mają na przykład pasek boczny, inni nie mają paska bocznego. Każdy troszeczkę inaczej do tego podchodzi. Więc tutaj macie do pobrania banery. To jest jak gdyby zestaw różnego rodzaju banerów. One są tutaj, jak pobierzecie, to jest paczka banerów w różnych wielkościach. Oraz oczywiście widget, nasz tutaj wysuwany baner, tak zwany widget Fanimani, który po instalacji, tu jest link do instrukcji, ja Wam pokażę, jak ona działa na przykład na kopernik.org.pl, czyli Centrum Nauki Kopernik. I na Centrum Nauki Kopernik tutaj jest właśnie coś takiego. Pojawia się taki widżecik, widzę, że mają chyba ukryty na niektórych stronach. I tak na dobrą sprawę, ten widżecik tutaj okej, ja go odświeżę, bo wydaje mi się, że on po prostu się pojawia po chwili. O, on się wysuwa po chwili, po to, żeby. On jest tak zrobiony, że się wysuwa po chwili, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, tak? I możecie sobie taki widżet wrzucić na waszą stronę. Możecie sobie go umieścić w różnych pozycjach niżej, wyżej, po lewej albo po prawej stronie ekranu. Dostosować sobie kolorystykę do waszej strony.
a po kliknięciu ktoś po prostu wchodzi na profil organizacji na Fanimani. Czyli to jest jak gdyby taki sposób na to, żeby ten widget mieć na każdej podstronie waszej strony internetowej. W panelu organizacji są wszystkie ustawienia tego widgetu, czyli w momencie, gdy taki skrypt zainstalujecie na stronie, to możecie sobie tutaj wejść w ustawienia i sobie właśnie zmienić wysoko, nisko, kolorystykę możecie sobie wymienić, możecie sobie nawet, widzę tutaj, bo to niedawno robiliśmy zmiany, możecie sobie wybrać, czy wpisać, jaki tekst tam ma być, oraz możecie tutaj wrzucić na przykład adresy stron, na których dany widget nie ma się pojawiać. Domyślnie pojawia się na wszystkich, na których jest zainstalowany. Czy ten widget można włączyć w FunnyWeb? Tak, można włączyć oczywiście ten widget w FunnyWeb. On jest domyślnie zainstalowany jako plugin WordPress. OK, czyli pierwsza rzecz, zamieszczenie informacji w ramach promocji, zamieszczenie informacji na stronę internetową. Tak na dobrą sprawę to robicie raz. Później możecie na przykład aktualizować, w sensie jeśli dodajecie aktualności do strony, to na przykład dodać taką aktualność pod tytułem dziękujemy tam 15 osobom, które zarejestrowały się w tym miesiącu i wspierają nas przy okazji zakupu w internecie. Taką formę podziękowania. Kolejna rzecz, film jak to działa. Film jak to działa to jest nasza nowa produkcja, nowa w sensie ujrzała światło dzienne w sierpniu. To jest taka animacja Doodle, jak ona działa i możecie ją wygenerować wideo z waszym logotypem. A tutaj w treści jest propozycja treści posta, do której można zamieścić. Możecie sobie tą treść skopiować i tą treść po prostu wrzucić do treści posta i kliknąć wygeneruj wideo. O, ten film już jest akurat wygenerowany. Jeśli on nie jest wygenerowany, to tutaj będziecie musieli chwilkę poczekać, aż on się wygeneruje. Możecie sobie ten film po prostu pobrać, wrzucić go na Facebooka i w ten sposób, w prosty sposób wyjaśnić. Możecie też na przykład ten film wysłać na Messengerze do tych 10 pierwszych osób, tak? To też jest jak gdyby sposób na to, żeby do nich dotrzeć. Zresztą ten film trochę się pojawił z takiej potrzeby, gdzie Michael z Salusa, z jednej z organizacji właśnie mówił, że potrzebowałby coś takiego, żeby wysłać znajomym, ale żeby on nie musiał im na czacie pisać wszystkiego po kolei, jak to działa, tylko żeby on mógł wysłać i oni, żeby zobaczyli krok po kroku, o co chodzi i wiedzieli, co mają zrobić. I stąd jak gdyby się w ogóle wzięło to, że my zaczęliśmy pracować nad tym filmem i to jest jak gdyby efekt tej pracy. Także polecam jako jedną z pierwszych rzeczy wrzucić właśnie takiego posta czy taką informację, czy na przykład wrzucić ten film na wasz kanał na YouTubie, jeśli prowadzicie, bądź na swój prywatny nawet kanał na YouTubie, jeśli nie macie takiego w organizacji i po prostu wysyłać linka do na przykład właśnie do YouTuba, żeby ktoś obejrzał ten film z informacją, jak działa Fanimani. W momencie, gdy nie jesteście zalogowani, bo ja tutaj ładnie pokazuję, jak jestem zalogowany i wszystko już widzę, teraz wam pokażę, jak nie będę zalogowany i wejdę do tych materiałów, no to ten przycisk będzie troszeczkę inny pod tytułem wybierz organizację. Jeśli w waszej organizacji macie na przykład inne osoby, którym nie chcecie dawać dostępu do panelu organizacji, ale chcecie, żeby oni uczestniczyli w promocji, czyli na przykład umieszczali wpisy na Facebooku, to możecie im po prostu wysłać linka do materiałów. Jak oni sobie tutaj klikną i wybiorą waszą organizację, to mogą po prostu te materiały pobrać i po prostu skorzystać z nich do promocji waszej organizacji. Także ta sekcja materiały, ona jest oczywiście dostępna z poziomu panelu organizacji, ale możecie też do niej wejść tutaj przez, w stopce jest link materiały promocyjne. Tutaj możecie wejść i każda osoba, która dostanie linka, czy nie wiem, będzie to jakiś ambasador waszej organizacji, może po prostu pobrać te materiały
i korzystać z nich do tego, żeby pomóc Wam pozyskać nowych wspierających, nowe osoby, które będą Was wspierać przy okazji zakupów online. Trzy posty, pobieranie i edycja w Canva. Trzy posty. Tych postów tutaj, jak sobie przyjrzyjcie, te wszystkie kategorie jest mnóstwo, naprawdę, naprawdę dużo. Chociażby zobaczmy kategorię social media i to są bardzo różne posty, tak? Tutaj na przykład jest taki post 7 sposobów na wspieranie nas bez kosztów. To jest post bardzo ogólny, który tak na dobrą sprawę mówi o różnych sposobach na pomaganie, w tym między innymi o darowiznach od zakupów. Możecie sobie kliknąć, wygeneruj grafikę z logo i wtedy automatycznie ta grafika mi się tutaj pojawi. Ja Wam ją pokażę. I mogę sobie, ja mam tutaj wybraną akurat taką organizację, więc automatycznie pobrałem tą grafikę, mogę sobie ją zapisać. A, ona się już w sumie zapisała. Mogę sobie ją zapisać i zrobić z tego posta na Facebooka. Jeśli korzystacie z takiego narzędzia jak Canva, to możecie kliknąć też w szablon Canva i po zalogowaniu się możecie sobie ten szablon po prostu edytować. Ja tutaj, czy ja tu jestem zalogowany? No zobaczmy, czy jestem zalogowany. Jak jestem zalogowany, to zaraz tutaj będę mógł wejść. O, i już jestem. No, jeśli korzystacie z Canvy, to możecie sobie po prostu tutaj wejść, wstawić sobie po prostu wasze logo, tak jak chcecie, nie wiem, przesunąć sobie logo Fanimani, nie wiem, zaktualizować sobie tutaj tą treść, dodać sobie cokolwiek chcecie i po prostu ściągnąć później tą grafikę w takim innym formacie. Jeśli chodzi o Canwę, to gdzieś tutaj była również instrukcja. Tak, tutorial Canva, jak spersonalizować grafikę, szablony. To jest taki tutorial, który nagrała Gosia, która de facto te szablony w Canwie robi, więc ma w tym sporo doświadczenia. Możecie sobie zobaczyć później ten tutorial, tą instrukcję, jak poruszać się, jak korzystać z Canwy. Canva dla organizacji non-profit w wersji pro jest bezpłatna, więc możecie się też później zarejestrować do tej kanwy i raz, że macie dostęp do bezpłatnych w tym momencie grafik, możecie korzystać z jakichś takich brand kit, czyli stworzyć na przykład szablony, no i dużo, dużo różnych rzeczy możecie w kanwie robić, łącznie z animacjami, z filmami, to jest funkcjonalność, którą dodali chyba jakieś pół roku temu. OK, czyli każdą grafikę możecie pobrać. My co miesiąc robimy materiały, tak? Mamy tutaj już październik i materiały na październik. I tutaj, w zależności od tego, co Wam bardziej pasuje, jakie święta, na przykład ważne dni, jakie święta chcecie świętować. No tutaj mamy 1 października, czyli już jutro, mamy Europejski Dzień Fundacji i Darczyńców, tak? Możecie sobie pobrać grafikę i tą grafikę. I tą grafikę wrzucić na Facebooka, skopiować sobie możecie treść danego posta, dopasować treść tego posta do waszej organizacji. I tak jak też tutaj zobaczycie, co jest ciekawe i myślę, że warto o tym wiedzieć, w treści tego posta jest automatycznie podstawiony link do profilu waszej organizacji. Czyli tam gdzie w momencie wybierzecie organizację, to nie tylko grafika jest personalizowana, ale również jest personalizowana treść posta, którą możecie skopiować i używać w mediach społecznościowych, czy chociażby na przykład w newsletterze. Tak samo tą treść możecie wrzucić do newslettera w pełnej formie, czy w jakiejś formie skróconej. Tutaj z takich ciekawych rzeczy również są na przykład cytaty. To są grafiki akurat bez personalizacji, ale to są takie cytaty bardziej ogólne, czyli jak nie macie pomysłu na to, co wrzucić na waszego Facebooka, a nie ma to być związane akurat teraz z darowiznami od zakupów, bo wczoraj już takiego posta zrobiliście, to możecie wejść sobie w cytaty i sobie coś znaleźć. I są również podziękowania. Możecie po prostu pobrać sobie grafikę z takim podziękowaniem, takim czy innym podziękowaniem i też wrzucić po prostu
na Facebooka, czy wysłać, czy chociażby zainspirować się tymi materiałami. Czyli mamy trzy posty, pobieranie i edycja kanwy. Zachęcam do tego, żeby na początek myśleć o tych najbliższych 4 tygodniach i zaplanować sobie, że na przykład w pierwszym tygodniu wrzucamy film, w drugim posta o takim temacie, w trzecim o takim temacie, w czwartym o takim temacie. Każdy z tych postów mówi o tym, że można wspierać Waszą organizację przy okazji zakupu w internecie. Jest jeszcze taka praktyka, którą widziałem u niektórych organizacji, że oni praktycznie do każdego posta, którego publikują na Facebooku, na samym końcu mają po prostu standardową taką stopkę, tak jak, nie wiem, jest stopka w mailu, pomagaj nam na różne sposoby i mają zestaw tam chyba 2 czy 3 linków, wpłać darowiznę, przekaż 1% podatku, pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów. I każde z tych rzeczy, i mają po prostu zaraz za tym linka do odpowiednich stron, na których ktoś może wykonać działanie. To też jest sposób na to, jeśli na przykład często coś publikujecie, to możecie po prostu do każdego posta, którego wrzucacie, możecie taką informację dodawać. No i kolejna rzecz, e-mail i newsletter. Jeśli korzystacie z wysyłek mailowych, to macie tutaj e-mail, podpis i newsletter. Są gotowe treści, które możecie po prostu skorzystać, czy to na przykład wyedytować swój podpis, czy też pobrać sobie gotową treść do newslettera. Z czasem jest wąsko, więc ja lecę dalej. Analizuj, to jest bardzo ważne. Troszeczkę już o tym mówiłem, czyli ilu wspierających i kiedy dołączyło. W panelu organizacji możecie zobaczyć po prostu, ile osób dołączyło, kiedy one dołączyły. Sumę osób, które dołączyły, widzicie tutaj na tym pierwszym ekranie. Mamy 81 zarejestrowanych wspierających, tak? Czyli to jest jak gdyby liczba tych, którzy są zarejestrowani, czyli to są zarejestrowani użytkownicy FaniMani, którzy mają Waszą organizację wybraną do wspierania. Nie są to osoby, które mają tylko i wyłącznie przypominajkę i na przykład pomagają Wam anonimowo. Takich osób tutaj nie, one jak gdyby nie zliczają się do tej sumy. Są to osoby, które są zarejestrowane, mają konto na FaniMani i mają wybraną Waszą organizację do wspierania. Kolejna rzecz, jaka jest suma darowizn? Oczywiście też w panelu organizacji, czyli ile jest łącznie zebrane. No i tutaj macie też taką statystykę z podziałem na ostatnie 30 dni, 3 miesiące, 12 miesięcy oraz w rozliczeniach możecie zobaczyć właśnie ten podział, tak na dobrą sprawę, według statusów. Możecie wejść sobie też w historię darowizn i zobaczyć jak gdyby konkretne darowizny w poszczególne dni, jakie są kwoty tych darowizn, tak? I na przykład możecie, nie wiem, wyobrażam sobie, że można zrobić posta z podsumowaniem. Dziękujemy Jakubowi, Konradowi, Wolecie, osobie anonimowej, które w ostatnim tygodniu wsparły nas przy okazji zakupów w internecie. Prosty post, który mówi o tym, że to działa, że mówi o tym, że wy widzicie efekty, wy widzicie tych darczyńców, widzicie, zauważacie to, że oni was po prostu wsparli. Nawet pewnie można by się pokusić o to, żeby nie wiem, zrobić zrzut ekranu z tych ostatnich darowizn i po prostu wrzucić to, dziękujemy, że nas wspieracie, jako taki kolejny pomysł. Druga rzecz, jeśli chodzi o analizę, czyli z jednej strony analizujemy, jakie efekty przyniosły działania, które sobie wcześniej zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy. Druga rzecz, analizujemy, jak możemy naszą pracę usprawnić, czyli jak możemy pomnożyć nasze efekty razy 10. Czyli tutaj wyobrażam sobie, że można pomnożyć efekt w taki sposób, że zamiast na przykład w danym tygodniu zapraszać do nowe osoby do tego, żeby wspierały Was na FaniMani, to jest może trochę kontrowersyjne, zaprosić osobiście, nie wiem, 5 czy 10 osób, żeby one zaprosiły swoich znajomych.
No bo w tym momencie, jak gdyby ten efekt skali może być dużo, dużo większy, tak? Czyli każda z tych osób zaprosi swoich znajomych, nie wiem, niech wyśle to do 10 znajomych, no to 10 wyśle do 10, do każdy z nich do 10, czyli 100 znajomych. A wiadomo też, że jak gdyby efekt taki relacji czy polecenia osobistego jest dużo lepszy niż efekt zobaczenia czasami w biegu jakiejś informacji w internecie. A druga rzecz, warto się zastanowić nad tym, czy wszystkie te działania wokół Funny Money musicie robić sami. Czy jest na przykład ktoś, kto chociażby pojawia się tutaj na tej liście bardzo często, widać, że jest takim freakiem zakupowym. No tutaj ten Konrad chyba jest takim dosyć intensywnym użytkownikiem. Czy oczywiście, jak znacie nam, że tak powiem, namiary tej osoby, czyli kim jest de facto ten Konrad, to możecie po prostu taką osobę zapytać o to: słuchaj, Konrad, czy pomożesz nam rozwijać Funny Money? Wiemy, że z tego korzystasz, pewnie zjadłeś już zęby na tym, jak to działa. Czy pomożesz nam na przykład publikując u siebie w swoich mediach społecznościowych, albo na przykład przygotowując jakieś materiały dla nas, albo może nagrać jakiś filmik, który pokazuje, jak to działa i jak wspierać można naszą organizację. Czyli zachęcam do tego, żeby analizować również to, kogo możecie włączyć w rozwijanie tej formy pomagania. I ostatni etap, potwierdź, de facto potwierdź i podziękuj. I tutaj mam dla Was takie jedno zadanie. Chciałbym, żebyście, ja Was nie widzę, więc możecie to zrobić, możecie tego nie zrobić. Takie jedno zadanie, podnieście rękę wysoko. Podnieście rękę wysoko. Jak już macie tą rękę podniesioną, to spuśćcie ją do tyłu i poklepcie się, bo jesteście naprawdę super. Po prostu czasami podziękujcie sobie i docencie to, co robicie. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o darowiznach od zakupów, ale o wszystkim, co robicie. Taki sposób, jak prowadzicie na przykład rozmowę gdzieś tam online, to możecie w ten sposób wasz zespół zmotywować do tego. Wyciągnijcie rękę do tyłu i podziękujcie sobie, bo jesteście super. No, Irek się poklepał, że aż boli. To ostrożnie z tym. Okay. Kolejny etap właśnie, potwierdź i podziękuj, czyli mówimy o tym, że dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, że pomagacie nam poprzez wpłacanie darowizn, wolontariat, czy pomaganie przy okazji zakupów w internecie. To jest generalnie pomysł na regularnego posta, czyli potwierdzanie tego, że na przykład pieniądze do Was dotarły, albo że dołączyły nowe osoby, albo że widzicie te darowizny od zakupu w internecie oraz dziękowanie darczyńcom, to generalnie jest pomysł na, moim zdaniem, dwa posty w miesiącu. Jeden post mógłby być o tym w tym miesiącu, czy w poprzednim miesiącu 15 osób płaciło nam darowizny na łączną kwotę taką i taką. I to jest na przykład, szczególnie dziękujemy na przykład pierwszej piątce, i to jest, nie wiem, Jakub, Ania, Agnieszka, Marta, Tomasz. Dziękujemy Wam za wsparcie. Możecie przecież na Facebooku podać imiona. Nikt Was za to nie będzie ścigał, bo trudno na podstawie samego imienia kogoś zidentyfikować. Ale ci darczyńcy, którzy płacili te darowizny i zobaczą tego posta na waszym Facebooku, oni będą wiedzieli, że chodzi właśnie o nich. Czyli to jest jak gdyby potwierdzenie, że tą pomoc otrzymujecie, a druga rzecz, podziękowanie po prostu, tak? Czyli dziękujemy, że wspieracie nas przy okazji. Tutaj jest na przykład, dziękujemy, że wspieracie nas przez funnymoney.pl. Pach. I koniec, tak? Cały komunikat. Tutaj jest stokrotnie dziękujemy, tak? Czyli no, takie kreatywne sposoby na podziękowanie. Można tego posta też połączyć, czyli zrobić takiego posta, który jest i podziękowaniem, i potwierdzeniem. No i tak na dobrą sprawę, jak już przeszliśmy ten proces, zwłaszcza to 4-5-6, to możemy cofnąć się 4-5-6 i zaplanować sobie kolejne 4 tygodnie na bazie właśnie tych materiałów. Ja gorąco Was zachęcam do tego, żeby do tych materiałów zaglądać.
Jeśli nie otrzymujecie naszego mailingu comiesięcznego z materiałami, albo na przykład chcecie, żeby ktoś w waszej organizacji też te informacje otrzymywał, to możecie ich tutaj zaprosić. Tutaj mogą zapisać się po prostu do tego newslettera i co miesiąc będą otrzymywać najświeższe informacje z materiałami, co jest w danym miesiącu takim tematem i co jest najważniejsze. W miesiącu październiku my już promujemy zakupy świąteczne, więc jeśli nie macie pomysłów na to, jak się wyróżnić na Facebooku albo w innych mediach społecznościowych, polecam mówić w październiku już na początku, to i tak generalnie późno, zwłaszcza, że gdzie to było chyba na Haiti? Na Haiti chyba we wrześniu już zaczynają, 100 dni przed świętami zaczynają już przygotowania świąteczne i mówienie o świętach. Także jeśli chcecie się wyróżnić, już teraz na przykład wrzucić na swojego Facebooka takiego Mikołaja, który jest zmiksowany z latem, to myślę, że to jest ciekawy pomysł na tym, żeby zwrócić po prostu na siebie uwagę, tak? Zwrócić na siebie uwagę tym, że można Wam raz pomagać przy okazji zakupów świątecznych i nie tylko świątecznych. A dwa, że jak ktoś po prostu zrobi te zakupy wcześniej, to będzie miał mniej stresu, będzie miał większy spokój, zrobi je bardziej przemyślane te zakupy świąteczne. A druga rzecz, że nie będzie biegał na ostatnią chwilę po centrach handlowych i kupował bez darowizny. Pomijam już kwestie gdzieś tam związane z obecną sytuacją i czy to jest bezpieczne bieganie po centrach handlowych, czy nie. Także do tego gorąco zachęcam, zwłaszcza, że w grudniu, z tego co wiem, są dwie niedziele handlowe, więc będzie to po prostu kusiło. I kurczę, to chyba koniec tej mojej prezentacji, która miała dzisiaj trzy slajdy. Ja Wam tutaj od razu, to wrzucam Wam od razu tutaj na czata linka do tego. Możecie sobie tam po prostu wejść, możecie tak jak ja tutaj to Wam pokazywałem, po prostu sobie poklikać i sobie zobaczyć te wszystkie rzeczy. Czy tu są jeszcze jakieś pytania? Paulina napisała, że trzeba zmienić znajomych. Może to jest tak, że akurat wokół Was są osoby, które nie robią zakupów w internecie. Wtedy rzuciłbym temat, słuchajcie, czy znacie kogoś, kto robi zakupy w internecie? I z jednej strony może nam pomagać, a z drugiej strony pomoże nam również w promocji tej formy wspierania naszej organizacji. To jest jak kula śnieżna, tak? Jeśli zadbacie o liczbę wspierających, to tak jak tutaj gdzieś pokazywałem właśnie Stowarzyszenie Pomocy Królikom. A, już wiem, gdzie pokazywałem, tutaj przecież na slajdzie pokazywałem. Tak. Oni mają 500 osób. To nie jest jakaś ogromna organizacja, a ma 500 osób, które wspierają przy okazji zakupów. Oni mają co kwartał kilka tysięcy złotych z darowizn zakupów w internecie. I nikt nie wydał na to, że tak powiem, żadnej dodatkowej złotówki, oprócz tego, że kliknął aktywuj darowiznę przed zrobieniem zakupów. Także jak gdyby nie ma też ograniczenia, że nie wiem, musicie mieć ogromną organizację po to, żeby to były konkretne pieniądze z zakupów online. Krystian napisał, że nie chce się włączyć Fanimani w komórce. Rozumiem, że chodzi o aplikację mobilną. Jeśli możesz nam podesłać jakieś szczegóły, to podeślij proszę na infomapafanimani.pl, to zobaczymy, jak to się objawia. Jeśli masz możliwość na przykład zrobienia nagrania z ekranu telefonu komórkowego, no to by nam, no to byłoby perfekcyjnie, no bo wtedy widzimy jak gdyby, jakie akcje robisz, co się dzieje. Być może na przykład z Twoim modelem telefonu jest tam jakiś problem i ekipa, która robiła aplikację mobilną, musi coś poprawić. Robią te zakupy, ale są bardzo zazdrośni albo zawistni. Już słyszałem, że nowy biznes cwaniak zrobił. No przykro mi bardzo. No to jest, nie wiem, znaleźliśmy sposób na to, jak połączyć biznes, organizacje społeczne i osoby zakupujące w internecie. I chyba po co? Powinniśmy się wyłączyć? No nie, no. No już ponad 3 miliony trafiły dzięki temu do organizacji społecznych, to aż trudno mi sobie wyobrazić, że mielibyśmy z tego zrezygnować. No dobra, okej. Nie będę dalej, że tak powiem, brnął w ten temat, bo to jest szeroka rzecz. Dobra, dziękuję bardzo. A jeszcze zobaczę, czy na Facebooku pojawiły się jakieś komentarze albo pytania.
Mariola Maherska napisała, to jest super ułatwiające dla dwóch lewych rąk, czyli jeśli ktoś potrzebuje po prostu gotowych materiałów, chce szybko zrobić, wymyślić sobie, co tam rzucić na tego Facebooka, no to tutaj właśnie sekcja materiały i w sekcji materiały możecie sobie zobaczyć różne rzeczy. Tutaj to są pobrać gotowce, albo możecie też pobrać sobie taką listę zadań do wydrukowania. To jest taka checklista. Można sobie ją wydrukować, położyć na biurku. Tam są też takie informacje, o których mówiłem dzisiaj, czyli jak gdyby sprawdzenie, zapoznanie się z tym, jak działa mechanizm. Możecie sobie też zajrzeć do kalendarza, czy zasubskrybować kalendarz, w którym zobaczycie, no, że dzisiaj mamy okazję, Dzień Chłopaka. Jutro są różne inne okazje. Możecie sobie zobaczyć również październik, tak? I na przykład zobaczyć sobie, no tutaj, że sugerujemy, że 28, a nie, to 28 to już był, ok? Że na przykład 4 jest tutaj post związany ze zwierzętami. Także dziękuję bardzo Wam wszystkim za udział. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszamy do pisania na info@fanimani.pl. Możecie się też umówić ze mną na spotkanie. Tutaj Wam wrzucam linka. O, możecie sobie tutaj wejść, umówić się ze mną na spotkanie. Jeśli po dzisiejszym webinarze zapoznacie się z materiałami, będziecie mieć dalsze pytania, to tam możecie się po prostu umówić, wybrać sobie termin. Dostępny termin w moim kalendarzu dosyć zabieganym i możemy się po prostu spotkać online. Gdyby ktoś oczywiście pytał bezpłatnie, to spotkanie nie jest płatne. Możemy się spotkać po prostu online, porozmawiać, poznać się tak prawie że osobiście i też pomyśleć, jak Wam pomóc w pozyskaniu wspierających. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że każda organizacja ma inną specyfikę, ma inną grupę, inny sposób działania i ma inną grupę tych wspierających, tych osób wokół organizacji, które są jej sympatykami. I te działania, które prowadzicie, należy po prostu do tej grupy dostosować, a ja na tyle, na ile będę mógł, dzielę się wiedzą i będę pomagał. Jeśli nie jesteście jeszcze na grupie fundraiserzy Funny Money, to zapraszam. Czy mam gdzieś tą grupę tutaj? Nie, zamknąłem sobie okienko, więc grupy tu nie mam. Zaraz Wam to pokażę. Fundraiserzy Funny Money, grupa na Facebooku. O, proszę bardzo, Fundraiserzy Funny Money, grupa na Facebooku. Ja za chwilę tam wrzucę właśnie w odpowiedzi na ten webinar, który właśnie tu prowadzę i jest również na grupie. Wrzucę po prostu linka do prezentacji z dzisiejszego spotkania. Dzięki bardzo i miłego popołudnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć. Hej. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.